Wydanie specjalne na antenie Telewizji Republika. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również Państwa i mojego gościa, pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. To ostatnia prosta tej kampanii wyborczej. Emocje rosną, czy pan minister jest spokojny? Jestem spokojny. Jestem przekonany, że kampania wyborcza wykazała, że ugrupowanie, które rządzi Polską od 8 lat i posiada w sondażach wyborczych wyższe poparcie niż 8 lat temu, kiedy zaczynało rządzić, wygra te wybory i to wygra z większością bezwzględną. Te sondaże, które od kilku dni pompują trzecią drogę, żeby tylko przeszła przez próg, które pokazują jakieś nasze spadki, to są sondaże, które już są absolutnie niewiarygodne. Natomiast my wiemy ze spotkań z ludźmi, choćby wczoraj w Opolu Lubelskim, czy wcześniej w Poniatowej, czy w innych miejscach, że to poparcie i entuzjazm jest jeszcze większy niż 4 lata temu. Jesteśmy przekonani o tym, że idziemy po zwycięstwo i do tego zwycięstwa jest potrzebna jeszcze mobilizacja wszystkich państwa, wszystkich naszych klubów Gazety Polskiej. Wszyscy muszą wziąć za rękę sąsiada, brata, kuzyna i zaprowadzić do urn wyborczych, bo od tego zależy przyszłość naszej cywilizacji. I o kampanii wyborczej, panie ministrze, za chwilę będziemy rozmawiać. W tej ostatniej prostej kampanii wyborczej dzisiaj nasi widzowie, szokujące informacje się pojawiły w telewizji publicznej. O tych informacjach, o nagraniach Mariana Banasia z wysłannikiem Donalda Tuska również mówimy i my na antenie Telewizji Republika. Bardzo proszę, zobaczmy, czego dotyczą te taśmy Banasia. Żebyś tam przekazał informacje. Ja się zgodziłem, żeby kombat tam był z jednego powodu, że my musimy pilnować, żeby oni nie wyszli w koalicję z PiS-em. No bardzo dobrze, ja to samo tłumaczę. I póki, bo ja tam mam trochę swoich liczb, że ja widzę polskiej wydarzenia. Się, czyli Kuba ten gość nie był samodzielny, nie. No to wcześniej stało. Proszę, no oczywiście, no przecież ja bym go nie puścił, tak? Rozumiesz, mówię, chłopie, my musimy, bo tam były takie, wiesz, tendencje, że może być koalicja, a ja do tego nie dopuszczam. Na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że oni, rozumiesz, potrzebują koalicjanta, a tu by mieli, wiesz, jakieś przełożenie, no to kurczę, mamy znowu z parę miesięcy... Każdy ma na wagę złota. Na wagę złota, więc... On ma miejsce biorące, dobra. A ja mu mówię, słuchaj, no jeżeli, rozumiesz, jest taka sytuacja, bo wiesz, oni się też chcą umocnić, tak, bo wiedzą, że jak rozumiesz, kula będzie, no to oni się tego będą mieć, ale to daje jednoznaczny sygnał, że tak, no, że w tym momencie... Nie ma miękkiej gry. I oni już nie mogą na to liczyć, nie prowadzą, jakie zamierzają. Ja jeszcze rozumiem, że wyborczej to jest zafajne. Jakieś kuścińcy, że tam zaczynamy chodzić po słowie i tak mam tym przełożenie, ale tą Sierakowską już o, stąd on wyszła. No właśnie też gazety podały, że ona wychodzi. To jest moja. No pięknie. I w ten sposób ich osłabiamy cały czas, bo ten elektorat tylko już nie może zadać konferencji. Konfederacja, nie więcej. No tak. A każdy, rozumiesz, każda część elektoratu tutaj osłabia. I co, ona by do Konfederacji się przytuliła? Ale ona ma ze sobą niemałe środowisko, rozumiesz, tych innych. Myślicie dobrze, szefowi powiedz, że będziemy mieć bardzo dużą kontrolę i wpływ nad Konfederacją. W związku z tym, że Kuba tam wszedł. Dobra. Nie ma obawy, że załatwię... I że na październik szykujesz koszt prezentu. I rozumiesz, koniec września, początek października. Dobra, słuchaj. I wtedy też będzie tutaj z waszej strony, żebyśmy to nagłoś... Bo teraz jeszcze będziemy koordynować. Ja jeszcze będę miał wysyp we wrześniu. To się podzielimy. Ja będę działał do ostatniej chwili, bo mnie nie obowiązuje żadna cisza wyborcza. No tak. Ja sobie zostawię, rozumiesz, na te 3 dni. Mam takie smaczki, jakby dupę pójdzie, rozumiesz? Panie ministrze, co pana najbardziej w tej rozmowie tutaj poraża, w tej rozmowie Mariana Banasia i pana Marka Chmaja? Jak słyszałem, to jest rozmowa, która została nagrana przez urzędników Najwyższej Izby Kontroli. Urzędników Najwyższej Izby Kontroli, którzy mieli dość tego. Dziś wieczorem ma być opublikowana całość wieczorem. Że to właśnie, którzy mieli dość tego, że szef NIK-u i jego pomagier profesor Chmaj to są obrzydliwi cwaniaczkowie z miodem w uszach, którzy z Najwyższej Izby Kontroli, z najwyższego organu kontroli państwowej urządzili maszynkę do tuskowego zwycięstwa, bo to jest wprost układ z Tuskiem.
Pojawia się tam Konfederacja. Pani Siarkowska ogłosiła już swoje oświadczenie, że pan Banaś jest mitomanem, bo ona nie ma z nim żadnych kontaktów. Ja w tej sprawie chyba wierzę pani Siarkowskiej, bo to jest mitoman. Natomiast to, co jest najbardziej obrzydliwe, to fakt, że z Najwyższej Izby Kontroli, z kontrolnego najwyższego organu państwowego urządzono taką prymitywną maszynkę prowyborczą tuskową i na Tuska życzenie, bo Chmaj jest przedstawicielem Tuska, robi się raporty, które mają wejść w nie dokończymy tego słowa na antenie telewizji Republika. To jest największa afera po aferze Rywina. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Powtarzam, rzecz nagrana przez urzędników Najwyższej Izby Kontroli, którzy nie zgadzali się z takim funkcjonowaniem NIK-u. Dla nas to nie jest wielkie zaskoczenie, bo zachowania szefa NIK-u od wielu, wielu miesięcy no, są takie, jakie są, krótko mówiąc, więc nie ma jakiegoś szczególnego zaskoczenia. Okay, ale zaskoczenie jest takie, że taki Chmaj, wybitny, w cudzysłowie, profesor prawa konstytucyjnego, z którym zresztą wygrałem w sądzie, bo chciał mnie kiedyś pozwać za to, co mówiłem na jego temat z mównicy, ale Sąd Najwyższy odrzucił, to no, wdaje się w tak prymitywne kontakty i tak prymitywną prymitywny proceder czy uczynienia z Najwyższej Izby Kontroli, którą rzekomo się zajmuje naukowo, czegoś, co jest po prostu zgodne ze standardami białoruskimi, to byłoby powiedziane, można powiedzieć, obraźliwe dla Białorusi. Trzęsienie ziemi w Konfederacji dzisiaj? Pani, tam Konfederacja pada, dlatego że Banasia syn jest w Konfederacji na listach. Stąd trzęsienie ziemi w Konfederacji, bo ona tam jest, ona została wykorzystana jako narzędzie w tym całym spektaklu, w tym całym procederze. To jest jako narzędzie do tego, żeby Tuska, że tak powiem, obłaskawiać prezentami, które mają wejść w D. I że rzekomo tam panuje nad tym Banaś, więc tam jest trzęsienie ziemi i dobrze, gdyby Konfederacja z tego też wyciągnęła wnioski, bo rzeczywiście jakoś mocno blatowała się z panem Banasiem. Teraz wyrzucić pana Banasia Jakuba nie mogą chyba. Ja nie wiem, nie będę podpowiadał tutaj panom z Konfederacji, jak to ma wyglądać, natomiast pan Mencen podobno jakiś milion złotych obiecywał za jakieś nagrania, no to pytam się, czy ta oferta miliona jest jeszcze aktualna, bo właśnie o to są nagrania, a wieczorem będą następne, może pan Mencen zapłaci milion za porządne nagrania. Wieczorem mają być, panie ministrze, Marian Banaś mówi na tych nagraniach, słyszymy to, to są porażające słowa, mnie cisza wyborcza nie obowiązuje. Ja czytam komentarze już oczywiście na różnych portalach informacyjnych, chociażby czy też na Twitterze, że Marianem Banasiem rządzi chęć zemsty na PiSie. Pewnie tak, bo tak się zachowuje, natomiast dlaczego zemsty i za co, i dlaczego aż tak bardzo, i dlaczego zemsta ma polegać na tym, że, przepraszam, użyłbym tutaj słowa, które jest niecenzuralne, no ale dał się, że tak powiem, zrobić z siebie ścierkę, no. Platformie Obywatelskiej i Tuskowi, który wysyła Chmaja do niego, a on Tuskowi przez Chmaja obiecuje prezenty takie, że w D wejdą. Powtarzam, to są standardy, które gdybyśmy nazwali białoruskimi, to obrażalibyśmy Białoruś Łukaszenki. Panie ministrze, zapytam, tutaj ważna jeszcze rzecz, za wszelką cenę Marian Banaś nie chce dopuścić do koalicji Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją. Jak się pan do tego odniesie? Dlaczego ona jest niebezpieczna? My nie potrzebujemy koalicji z Konfederacją, my jedziemy na bezwzględną większość, mówiłem to na początku naszego spotkania, więc nas to mniej interesuje. Natomiast powtarzam, no w tym nagraniu widać, że Banaś użył Konfederacji jako przedmiotu przetargowego do konszachtów całkowicie nielegalnych i kryminalnych w tym momencie z Tuskiem i jego zgrają. Za pośrednictwem Chmaja, wybitnego konstytucjonalisty. Żeby zamknąć ten temat i przechodzimy do kampanii wyborczej, to zapytam, Najwyższa Izba Kontroli, jej szef powinien rzeczywiście być niezależny. Marian Banaś często powtarzał, że jest niezależny. Jak pan teraz to skomentuje, tę niezależność NIK-u? No to wszystkim państwu, którzy ewentualnie mieliście wątpliwości, czy rzeczywiście nie jest tak, że pan Banaś broni niezależności i bezstronności Najwyższej Izby Kontroli, polecam raz jeszcze przesłuchanie tych taśm, chociażby tych, które są do tej pory ujawnione, a pewnie wieczór przyniesie jeszcze więcej prawdy o tym, co się dzieje w Najwyższej Izbie Kontroli. Jeśli bezstronność i obiektywizm polega na tym, że szykuje się smaczki i to jeszcze na ciszę wyborczą, żeby w D weszły, po to, żeby Tusk stworzył koalicję z Lewicą i tak dalej, to to jest skrajnie antydemokratyczne. Powtarzam, standardy, nazwać to standardami białoruskimi, to obrazić Łukaszenkę na Białorusi. Ale to też niektórzy mówią, jaka musi być frustracja, że Donald Tusk ucieka się po pomoc do
Konfederacji do Mariana Banasia, proszę Państwa, czy nie? A jak myślicie, a dlaczego Tusk wrócił do polityki? Człowiek, który jest w polityce od 30 lat. Był senatorem, był wicemarszałkiem Senatu, zdaje się, nawet w pewnym momencie. Był premierem przez 7 lat. Był prezydentem Unii Europejskiej, czyli tym przewodniczącym Rady Europejskiej. Ma forsy tyle, że schował nawet za oświadczeniem, znaczy ma rozdzielność majątkową i nie pokazuje. I wraca do polityki po to, żeby od 2 lat paplać się w błocie i kłamać, i kłamać, i kłamać, i kłamać. Myślicie Państwo, że co nim kieruje? Rozkaz Merkel? To wystarczy? Czy też ewentualnie konieczność ochrony swoich chłoptasiów, którzy siedzą gdzieś w więzieniu, takich jak pan K z Puław, który ma zarzut 5 milionów łapówki jako sekretarz miasta stołecznego Warszawy. Największa afera korupcyjna u Trzaskowskiego, wiceszefa Platformy Obywatelskiej. Takich jak pan Nowak, który budował autostrady na Ukrainie i podobno miał, według zarzutów, miał gdzieś tam w ścianie jakieś. On wrócił po to, żeby ich ratować, bo oni mogą sypnąć parę innych rzeczy. Panie ministrze, potwierdza pan, nie ma możliwości koalicji z Konfederacją po wyborach? Prawo i Sprawiedliwość? Panie redaktor, my nie rozpatrujemy tego w kategoriach konieczności. My mówimy o tym, że my nie będziemy potrzebować tej koalicji, bo my wygramy. Ale patrząc na sondaże, cały czas jesteście na podium, ale jednak tych mandatów może brakować. I co wtedy? To wtedy rzeczywiście będziemy rozmawiać ze wszystkimi, którzy będą chcieli, realizować program. No z lewicą chyba nie, panie ministrze. Ze wszystkimi, powtarzam, którzy będą chcieli rzeczywiście ratować cywilizację europejską, cywilizację łacińską, bo dziś mówimy o tym, że te wybory są o cywilizację Zachodu, o cywilizację łacińską. Ta cywilizacja przestaje istnieć na naszych oczach na zachodzie Europy, tam gdzie gangi opanowały ulicy Szwecji, tam gdzie baseny publiczne w Berlinie są paskudzone fekaliami, tam gdzie gwałci się kobiety 15-krotnie częściej, tak jak jest w Belgii czy we Francji, albo tam gdzie się podpala na bieżąco samochody, albo tam gdzie dżihad jest niestety realnym zagrożeniem, bo to są miliony już muzułmanów. My walczymy o cywilizację. Jeśli są ugrupowania, w których są posłowie, którzy dalej chcieliby żyć w cywilizacji łacińskiej, europejskiej, również dla swoich synów, dla swoich wnuków i dla przyszłych pokoleń, to ze wszystkimi nimi będziemy tworzyć Pan koalicję. Odwołuje się do pytań referendalnych, więc porozmawiajmy o tym referendum. Powstało wiele spotów, jest taka akcja, są takie kampanie przygotowane pewnie przez waszych przeciwników, aby nie brać udziału w referendum, bo są to pytania z tezą. Jak pan to skomentuje? Bo tutaj no, czasami jednak narracja tych spotów rzeczywiście jest taka, że ona trafia do ludzi. Ludzie mówią, nie pójdę do referendum, bo są to pytania z tezą, ale nie skupiają się na tych właśnie samych pytaniach, o tym, o czym pan mówił właściwie. Co jest wspólnego, ma to, co ten zarzut, który pani przywołuje, z pytaniem, które brzmi w sposób prosty. Czy jesteś za przymusową relokacją nielegalnych imigrantów? Czy jesteś za? Nie dlaczego jesteś za i tak dalej, tylko czy jesteś za? Tak czy nie? Wczoraj rozmawiałem z panią Wcisło, kandydatką Platformy Obywatelskiej z Lublina, która w jednej minucie potrafiła sama sobie zaprzeczyć. Sam sobie zaprzecza ten, co kłamie. Otóż najpierw mówiła, że przecież jesteśmy przeciwnikami nielegalnej imigracji, relokacji przymusowej nielegalnych imigrantów, ale nie pójdą na referendum i nie zagłosują nie. Jeśli jesteś przeciwnikiem przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów, to wystarczy, że weźmiesz kartę do głosowania i powiesz nie, nie chcę tego w przyszłości. Panie ministrze, zanim ciesza wyborcza nastanie, to my jeszcze rozmawiamy o tym, co się udało. Rządy Prawa i Sprawiedliwości, ta druga kadencja, no nie ma co ukrywać. Chyba pan przyzna, że to była trudna kadencja, bo tyle kryzysów, ile się trafiło, trzeba było sobie z tym poradzić. Ja nie chcę mówić o tym, co się udało. Chcę mówić, czego się jeszcze nie udało wykonać, chociażby w edukacji, panie ministrze. Co pan by chciał zrealizować po 15 października? Odchudzić podstawy programowe, zmniejszyć siatkę godzin o 2-5 godzin, zwłaszcza w klasach 7-8 i szkołach ponad, i klasach ponadpodstawowych, zastąpić te sztywne godziny zakuwania godzinami dla talentów, czyli kółkami zainteresowań, jak i godzinami wspomagającymi dla tych, którzy są nie razu. Zastąpić w ten sposób korepetycji, patologię korepetycji. Wprowadzić laboratoria przyszłości do szkół zawodowych i do szkół średnich. Podwyższyć wynagrodzenia dla nauczycieli. Zmienić status nauczyciela, żeby wzmocnić nauczyciela jako autorytet w szkole, ale też spowodować, żeby więcej nauczyciela było dla ucznia, mniej dla biurokracji. Unowocześnić polską szkołę, kontynuując Polski Ład inwestycyjny.
inwestycje w oświacie, które dzisiaj już 15 miliardów złotych wynosi. Lista zadań dla może nie sam Polski Ład, ale wszystkie programy rządowe to 15 miliardów złotych dla samorządów na infrastrukturę edukacyjną, która jest pięknie się rozwija. To jest ta praca domowa Przemysława Czarnka po 15 października? Ale to nie jest praca domowa, to jest praca biurowa. Ona została wykonana przez ostatnie 3 lata, rzeczywiście z imponującymi wynikami, których symbolem niech będą laboratoria przyszłości w każdej szkole podstawowej, ale tylko symbol, bo takich rzeczy jest dużo więcej. Niech będą symbolem cztery sale gimnastyczne w stosunkowo niewielkiej gminie Poniatowa, w stosunkowo niewielkich szkołach. Nigdy się nie budowało sal gimnastycznych. Oni zbudowali z pieniędzy rządowych, więc to jest coś, co jest pracą biurową. A co do prac domowych, to szanowni państwo, postulat, żeby zlikwidować prace domowe dla uczniów, dla wszystkich klas, to jest postulat, żeby się przestać uczyć. Bo w gruncie rzeczy taki uczeń może przyjść na klasówkę i powiedzieć, że on nie jest przygotowany, bo nie miał obowiązku uczyć się w domu, bo nie ma prac domowych. To jest rozwalenie oświaty. My natomiast chcemy zlikwidować prace domowe w klasach 1-3 i spowodować, żeby te prace domowe były odrabiane w świetlicach, bo te dzieci i tak później w świetlicach zostają. Myślę, i na godzinach świetlicowych to rzeczywiście byłoby znakomite. Bo to będzie odciążenie też dla rodziców. Tak jest. To chyba wszyscy dobrze też wiemy. Nie wiem, jak pan wspomina te prace domowe z rodzicami, ale czasami kłóci. Ja odrabiałem bez rodziców. No, ja z rodzicami czasami. Czasami to się kończyło różnie. Panie ministrze, jutro Wielkie Święto Edukacji Narodowej, Wielkie Święto naszych nauczycieli. Pan dzisiaj już wręczał odznaczenia. Czego życzyć naszym nauczycielom? Ja jeszcze dopytam o te wynagrodzenia, kiedy one będą jeszcze zdecydowanie wyższe. 1 stycznia 2024 roku przygotowujemy odpowiednie rozporządzenie, mając do dyspozycji minimum 12 miliardów 170 milionów złotych rekordowego zwiększenia subwencji oświatowej, bo takie zostały zapisane już w projekcie ustawy budżetowej przyjętym przez Radę Ministrów. Subwencja wzrośnie zatem do 77 miliardów złotych, patrząc na subwencje sprzed naszej władzy, czyli poniżej 40 miliardów, co jest prawie 100%. W związku z tym nauczycielskie wynagrodzenia dla najmniej zarabiających wzrosną o kolejne 20%, co da 100% więcej, 100% więcej niż w 2015 roku dla najmniej zarabiających. Dziękuję panie ministrze za spotkanie. Profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji narodowej u państwa i moim gościem, a już teraz przenosimy się na konferencję prasową prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jest możliwe.